13 lutego to będzie właśnie ten dzień główny, gdzie ożyje tutaj mocno Plac Kopernika. Będzie tutaj scena, na której o godzinie 17 zapraszamy serdecznie na koncert miłosnych piosenek, które zaśpiewa dla Opolan Sabina Sago i Rafał Drozd. To będzie jedna z atrakcji. Natomiast jeszcze przed tym koncertem, od godziny 15, tutaj na placu będą dziać się różne animacje, zabawy, wszystkie oczywiście w tematyce miłosnej, walentynek, także będzie bardzo dużo, będzie kolorowo, dużo konkursów. W momencie, kiedy tutaj staną te wszystkie instalacje świetlne, to można już zacząć brać udział w konkursie. Polega on na tym, że każdy, kto zrobi sobie tutaj zdjęcie na tle właśnie tych instalacji świetlnych, może wygrać poduszkę dla niego i dla niej, czyli w zasadzie dwie poduszki w komplecie. Są to specjalne, limitowana edycja poduszek Zakochani w Opolu. To jest hasło tegorocznych walentynek. Także zapraszamy serdecznie na Plac Kopernika. Konkurs trwa od dziś, od 12 lutego. Do 14 lutego włącznie. Każdy, kto zrobi sobie zdjęcie tutaj, selfie, na tle właśnie tych instalacji, powinien zamieścić je na swoim profilu prywatnym, co ważne, z hashtagiem Zakochani w Opolu. I wtedy pierwsze 50 osób, które właśnie ten hashtag i to zdjęcie zamieszczą na swoim profilu, otrzymają od nas właśnie te poduszki. Zależało nam na tym, żeby w tym roku wyjść znowu do mieszkańców, bo w poprzednich edycjach walentynek skupiliśmy się na działaniach stricte internetowych, gdzie można było też właśnie brać udział w różnych konkursach. Natomiast w tym roku Plac Kopernika łączy się też z Centrum Handlowym Solaris, który też jest partnerem naszej imprezy. I tutaj również Centrum Handlowe włącza się do naszych wydarzeń i wspólnie organizuje z nami walentynki. Dodatkowo do akcji też włączyło się Uniwersytecki Szpital Kliniczny, który też tutaj właśnie w budynku Centrum Handlowego Solaris również 13 lutego zaprasza wszystkich na badania kardiologiczne ze specjalistami właśnie ze szpitala uniwersyteckiego, gdzie będzie można właśnie zrobić sobie jakieś badania, porozmawiać ze specjalistami właśnie w dziedzinie chorób serca. Na te walentynki zapraszamy nie tylko zakochanych, ale wszystkich Opolan, którzy są zakochani w Opolu.